Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam w kolejnym komentarzu narodowym. Proszę Państwa, kilka słów na temat powtarzających się ataków na ciężarówki, które zwalczają homopropagandę na ulicach polskich miast, które padają ofiarami ataków środowisk lewicowych. Proszę Państwa. Jest bardzo ciekawym zjawiskiem usprawiedliwianie po prostu napaści czynów, powiedzmy sobie szczerze, mających znamiona przestępstwa przez skrajną lewicę. Proszę Państwa, wystarczyłoby chyba, żeby jakikolwiek narodowiec, czy szerzej mówiąc prawicowiec, puknął małym palcem jakiegokolwiek kodowca, obywatela RP czy innego obrońcę demokracji antyfaszystę czy też yy, zwolennika yy, LGBT RTV, AGD yy, i yy, zostałby zmieciony z powierzchni ziemi przez pozwy przez hejt przez yy, różnego rodzaju zaszczucie medialne natomiast gdy jak widzimy przy sprawie słynnego Pana Margot, to lewica atakuje jeżdżącą atakuje sobie i emitującą antysodomicki przekaz ciężarówkę. Spotyka się to nie tylko nie z potępieniem, spotyka się to z akceptacją środowisk skrajnej lewicy. Te środowiska poczynają sobie coraz śmielej. I chociażby ostatni taki akt miał miejsce w Gdańsku. I to zajście, proszę Państwa, mnie osobiście bardzo ucieszyło. Mianowicie w Gdańsku kierowca w końcu przestał, no przepraszam, ale muszę użyć tego słowa, udawać pierdołę i wziął sprawy w swoje ręce. To znaczy po prostu użył wobec demolującej auto lewaczki gazu pieprzowego czy też innego, no w każdym razie gazu. No oczywiście okazało się, że ta pani chwali się jeszcze swoim czynem na Facebooku, płacze jak to została strasznie zaatakowana, a co najśmieszniejsze okazało się, że napastnikiem podpisującym się z imienia i nazwiska, więc chyba nie łamie żadnych przepisów o ochronie danych osobowych, jest Maja Wójdyło. Pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, dokładniej Wydziału Filologii. Cóż, proszę Państwa, przypomnę, że próbowano mnie usunąć ze studiów z marnym skutkiem za udział w pikiecie, w, w manifestacji, marszu który zorganizował w 2019 roku w Oświęcimiu w rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau Piotr Rybak. Przypominam, za udział, nie za nawoływanie do nienawiści, za, nie wiem, nawoływanie do, zresztą sam nie wiem czego, ale, proszę Państwa, za udział. Pytanie, czy ta pani zostanie równie surowo potraktowana, primo przez organy ścigania, sekundo przez władze uniwersyteckie. Proszę Państwa, jaki przykład daje studentom, daje rzekomo przyszłej elicie pracownik uniwersytetu, wykładowca akademicki biegający ze sprejem po ulicach i atakujący nieważne nawet jakie ciężarówki. Nieważne jakie ciężarówki. No ale czy naprawdę dewastacja mienia jest czynem tak chwalebnym, zresztą no, nie propagującego żadnych treści, dodajmy, nielegalnych? I przecież wielokrotnie te tak zwane obywatelskie zatrzymania kończyły się na niczym, ponieważ przybyła na miejsce policja, nie znajdowała podstaw do interwencji. Natomiast rozruchwaleni lewicowi bojówkarze postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. W związku z tym, my teraz wystosowaliśmy do władz Uniwersytetu Gdańskiego takie pismo, pod którym jestem podpisany ja, jest kolega Jan Waliszewski. Podpisał się także dr Jan Przybył i prezes Towarzystwa Studentów Polskich, kolega Szymonorzą. Gdzie domagamy się wyciągnięcia konsekwencji wobec pani Wojdyło, bo nie dość, że no, można by jeszcze jakoś patrzeć przez palce na jakiś wybryk, ale takie chwalenie się jeszcze tym czynem, takie płakanie, że w obronie własności, swojej własności, człowiek użył siły, użył gazu, jest po prostu yy, po pierwsze jest złym przykładem, jest, yy, nie licuje z powagą, powiedzmy pracy na uniwersytecie, ale jest też groteskowe. Jest groteskowe. Cała ta lewica jest groteskowa. Yy, my byśmy nie brali tej pani nawet na poważnie. Niestety ta gangrena się rozlewa i trzeba tutaj stanowczo protestować. I proszę państwa, jeśli ktoś będzie próbował nam wyrwać flagę, transparent, czy zdemolować nasz samochód, bo mamy inne poglądy, to przecież nie będziemy czekać, aż łaskawie przyjedzie policja i może spisze notatkę. Proszę państwa, mamy prawo się bronić i Pamiętajmy o tym. I gratuluję z tego miejsca temu kierowcy ciężarówki za ten odważny akt. Bierzmy z niego przykład. Jeśli plują nam w twarz, nie możemy dalej udawać, że pada deszcz. Dziękuję za uwagę. Czołem.